witam. Dopisujemy sobie grę i lecę naszym PJ-em. Przy okazji na Puka Live zobaczyłem sobie tak... głośnik. Chyba ta muzyka z Pokémonów nie jest zbyt głośna, tak mi się wydaje. Przyciszam ogólnie całą muzykę z systemu, więc nie powinno być tak. Jeśli byście chcieli ogólnie, żeby puszczał muzykę, która będzie bez praw autorskich czy jakąś inną, to mogę ogólnie opuszczać, tylko nie wiem ogólnie jak na tym emulatorze, bo wiem na emulatorze Nintendo DS-a, czyli właśnie... To są dwa rodzaje emulatorów pod Pokémony, tak? Jest Nintendo DS, czyli właśnie wersje już takie lepsze, Heart Gold, Soul Silver, które już są, tak powiedzmy, a la 3D, trochę tego 3D-ka mają, no... A to jest właśnie... A to jest właśnie grafika 2D. Dobrze, spróbujemy od... przepychać się, że tak powiem, z latatą. Sprawdzimy sobie ogólnie i Bulbazaurem na 9 levelu, więc zdobędziemy Vine Whip, czyli dzikie pnącza w polskiej wersji, że tak powiem. Na 7 levelu chyba dostaniemy Sun Attack na tym... na PJ-u, a na 9 dostaniemy Gust, czyli... czyli pierwszy nasz atak, który będzie typu lot. Lot dobrze działa na Pokémony walczące i chyba na normalne, z tego co pamiętam. Ale na pewno działa dobrze na... Nie pamiętam, czy na normalne działa dobrze. Ale na pewno działa dobrze na Pokémony walczące. Czyli właśnie typ fight. Są ogólnie też niektóre takie ataki, które na przykład... O, spróbujemy właśnie tutaj zawalczyć naszym PJ-em na drugiego rapa. Myślę, że bez większych problemów nam się to uda na 3 ataki. Są też ataki, które na przykład nie działają zupełnie na niektóre Pokémony. Załóżmy, jeśli mamy Pokémona typu normal, który używa tylko i wyłącznie normalnych ataków, to już możemy mieć Pokémona typu normal, który będzie używał jakichś tam innych ataków, nie? Są Pokémony, które na przykład nie mają zupełnie nic wspólnego z niektórymi atakami, czy na przykład Nidoki, który ma typ Poison i Ground, czyli właśnie Ziemia. Może używać na przykład Elektro, Thunderbolta możemy, Thunderbolta możemy nauczyć. Ale wiecie o co chodzi. Jeśli na przykład spróbujemy zrobić Earthquake, czyli właśnie trzęsienie ziemi, na przykład na Pokémona, który jest typu Lot, czyli właśnie PJ, to wiecie co, mimo że to Earthquake zadaje chyba 100 obrażeń, to wiecie co się stanie z takim PJ-em? Nic, bo to jest... Przejdź tam na logikę. Jeśli używasz trzęsienia ziemi, to raczej taki Pokémon typu latającego może po prostu odfrunąć, więc takich ataków nie użyjemy. Tak samo jeśli Pokémon typu normal spróbuje zaatakować ducha, to też mu raczej nic nie zrobi. Więc są, są właśnie albo takie szanse, że po prostu nie zadamy w ogóle obrażeń, albo zadamy mniejsze obrażenie i będziemy mieli komunikat, że to działa super efektywnie. Jeśli na przykład zaatakujemy, nie wiem, jakimś water gunem, czyli wodną bronią Pokémona, który jest ognisty, to wtedy zadamy podwójne obrażenia. Można zadać właśnie podwójne obrażenie, można zadać pojedyncze obrażenie, można zadać pół obrażeń, czyli jedna, druga, czyli jeśli działa trochę słabo. Albo możemy w ogóle ich nie zadać. Niektóre Pokémony mają dwa typy. Z tego co wiem, to na przykład Bulbasaur ma dwa typy. Naprawdę, w tych Pokémonach są najróżniejsze kombinacje. Jeśli mam zaraz powiedzieć, jakie są wszystkie typy Pokémonów, to wam opowiem. To są typy Pokémon. Właśnie wpiszmy Pokémon PJ. I tutaj będziemy mieli na Pokélive. Nie będę wam... Jeju, czemu się to zmieniało? Tak? Wszystko widać normalnie, tak? Wszystko widać chyba. Dobra, to mamy takie typy. Normal, ogień, woda. Trawa, elektro, latający, psycho, trujący, duch, walczący, stal, ziemia, kamień, lód, mrok, robak, smoczy i typ, który nie jest ogólnie w tych pierwszych wersjach, czyli tutaj nie obowiązuje, go nie ma, jest to typ wróżkowy, czyli Mispy, czy tam nie Fen. I w sumie tyle. Niektóre właśnie typy są
niektóre, niektóre właśnie są obojętne i właśnie to się tak trochę zazębia. Wiele na przykład typów kiedyś nie doceniam. Ej, nie poznaliśmy nic. Widocznie na tym... Widocznie mnie oszukali na tym poke, jak to się nazywało? Na poke, jak to się ta strona nazywa? Poke Life. Na Bluebapedii są bardziej rzetelne informacje. Ale dobra. Bo mamy dwa Pokemony, dwa Pokebole tutaj możemy postawić. Sprawdzę, ile mamy pieniędzy, bo można by było sobie kupić jakieś takie, wiecie, rzeczy, które będziemy mogli używać w czasie naszej walki. W czasie naszej podróży bardziej. Tylko musimy iść do Pokemartu. Właśnie w Pokemarcie możemy kupować takie różne przedmioty. Kupmy sobie na przykład Pokebole mamy, Potionów kupmy parę. Kupmy 5 Potionów, czyli zmarnujmy połowę naszych pieniędzy. Zmarnujmy, no może nie zmarnujmy. Antidotu, czyli kupmy 5. Infarnis Heal weźmy sobie 3. Bo właśnie są takie różne objawy, które mogą dotknąć naszych Pokemonów, czyli właśnie jest to tak. Będę mówił w polskiej wersji, przetłumaczę to. Jest właśnie konfuzja, która nie działa po walce, tylko działa na samą walkę. Jeśli dostaniemy tą konfuzję, czy tam no, confusion się nazywa, nie wiem jak to. No, chyba konfuzja, coś takiego. Oszołomienie, o, chyba jest najlepsze słowo, które mogłem użyć. Mamy wtedy szansę, że albo uda nam się wykonać atak, jeśli ktoś nas właśnie oszołomi, albo może nam się nie udać i wtedy sami sobie zadamy obrażenia podczas ataku. I działa to albo jedną turę, albo troszeczkę dłużej. Potem to mija. Właśnie tutaj można mat zdobyć. I on jest właśnie typu... może zmienić sobie to. On jest właśnie typu walczącego. To jest pierwszy Pokemon walczący. Potem on ewoluuje w Primeape na 25 levelu. Co jest jeszcze? Jest jeszcze... Burnet. Jest to właśnie podpalenie. Co jeszcze mamy? Paraliż. Czyli właśnie mamy szansę, że... Czyli to jest właśnie to samo co konfuzja, tylko działa również i po walce i cały czas to trzyma, dopóki się nie utrzymy w Pokecenter, albo nie użyjemy sobie jakiegoś coś, co nas uleczy i wtedy nie mamy szansę, że po prostu ominiemy turę, tak? Nie zadamy sobie obrażeń, nie zadamy się tylko obrażeń, po prostu ominiemy turę. Jest to też jakieś procent szansy. Jest właśnie zatrucie, czyli właśnie kiedy będziemy nawet podróżować, to będzie nam zadawało obrażenie naszemu Pokemonowi. Podpalenie działa tak samo, tylko że to nie działa po walce. Jest jeszcze zamrożenie, czyli działa w ten sposób, że jesteśmy zamrożeni przez ileś tur i potem to samo nam minie. Może minąć po jednej turze, może minąć po dwóch, może po trzech, czterech, pięciu. Nazywa się to Frozen Sword. Fire Whip. Dobra, myślę, że teraz możemy ruszyć w lewo. A co będzie w lewo, to zaraz wam opowiem. Tylko jeszcze będę się chciał zaraz uleczyć, ale lubię sobie ogólnie na początku gry w tych trafkach trochę spędzić czasu, żeby no, było ci łatwiej. Przynajmniej do tego właśnie czasu, kiedy mój PJ będzie potrafił używać tego pulsu. Poziom. Do 7 chociaż, jak będzie Santana. O, właśnie to jest Spiro, czyli taka powiedzmy alternatywa dla naszego PJ-a. To właśnie PJ jest takim wróbelkiem, dobrym ptaszkiem, a właśnie Spiro to jest właśnie Pokemon, w sieci to Pokemon nazywany jako zły ptaszek. On już ma od razu atak typu lot, czyli właśnie pek. Tylko jest taka różnica, że PJ ma 3 przemiany, a Spiro ma 2. Czyli właśnie Spiro, a potem jest Spiro. PJ ma ewolucję Pidgeotto, na gdzieś na 16 levelu. Potem jest Pidgeotto. Właśnie 3 przemiany. Niestety, żeby nie było za łatwo, to w sumie opowiadałem to w odcinku z Marygonem, że niektóre przemiany, które były właśnie w anime,
albo po prostu są w grze, ale niedostępne dla nas. Ze względu na to, że opowiadałem o tym sobie w odcinku z Margonem, że niektóre ewolucje są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla wymian, bo założeniem ogólnie tej gry było to, żeby ludzie chodzili sobie, wiecie, w świecie realnym, podchodzili do siebie i się wymieniali tymi Pokemonami. Dlatego są wersje alternatywne i właśnie Leaf Green i Fire Red. I są niektóre Pokemony zarezerwowane dla jednej wersji bądź drugiej. Więc tak to wygląda. Dobra, myślę, że ja już po prostu nie będę aż tak bardzo ekspert, bo to już może być trochę przesada. Idźmy sobie po prostu do naszego rywala. Wiecie, gdzie prowadzi ścieżka na lewo? Ścieżka na lewo prowadzi nas na koniec gry. Tak. Tutaj właśnie jest ścieżka na koniec gry. I to jest kilka naszego rywala. I bardzo, bardzo później w przyszłości też go tutaj wynika. Mały easter egg, mały spoiler. Bo tam jest właśnie Liga Pokémon. Tylko potrzebujemy właśnie, tutaj się dowiadujemy od Garego, że i tam od strażnika też się dowiemy, że potrzebujemy mieć jednak 8 oznak, żeby iść do tej ligi Pokémon, na razie jesteśmy za słabi. On ma już PJ na 9 levelu. O, ciekawe. Super. Zaraz przegram tak. To się wkurzy. Myślałem, że dosyć wylevelowałem tego Pokemona. A ja przegram. Ja pierdolę. Jego Charmander pewnie już ma Ember, więc będzie mógł nas rozpierdolić, że tak powiem. A ja to nie widzę, ja nie zabiję. Ja pierdolę. Mógłbym bardziej pewnie tego Pokemona. No nie! No przynajmniej expa dostaniemy za tego PJ. Ja pierdolę, mógłbym bardziej we... Nie pamiętam właśnie, które miał poziomy. Ale PJ przynajmniej. No dobra, zmieńmy na PJ-a. No nie wiem, ale przegramy. Przegramy raczej na pewno. Który ma jego Charmander pewnie 9. Nawet żadnego Pokemona. Nie, mamy Pokozawa na 9. Chyba, że uda nam się trochę oszukać system. Znaczy oszukać system. No to jest po prostu normalny zabieg. No trochę mało levelowane te Pokemony, nie powiem, że nie. Z tego naszego rywala. Użyjemy sobie po prostu Podiona w czasie walki. On nie ma jeszcze Ember. Bo wydaje mi się, że powinien być na 9 levelu. Albo na 10. No nie wiem, ale go nie używa, więc załóżmy, że po prostu tego nie ma. Ale wygramy tą walkę właśnie dzięki temu, tylko Podionowi. Udało się. Jakimś cudem. A mieliśmy gorsze levele od naszego rywala. O, i 9 level nam skoczył. Ładnie, ładnie, ładnie. I właśnie zdobyliśmy nasz pierwszy atak typu lot. No, widzicie, te podjazdy się przydają. Nie tylko możemy je używać, kiedy sobie podróżujemy w świecie Pokémonów, ale również możemy je używać w czasie walki. A zobaczycie, jak to będzie czasem wkurzający, kiedy będziemy cisnąć jakiegoś Pokémona bardzo mocnego, on się zaraz wyleczy do pokoju. No, zdarzają się takie przypadki. I idziemy do linii Pokémon. Tylko no, chyba nie mamy zbyt dużo odnych, mamy żadne. Pora tata. Dobra. I raczej nas tutaj nie wpuszczą. W sumie Gary chyba z tego co... Nie patrzyłem bardzo na te dialogi, ale... Nie. O, niepotrzebnie w sumie skakałem, bo mogłem sobie przez te trawki jeszcze przejść i zdobyć parę doświadczenia. Dobra, nieważne. Myślę, że... Będzie przynajmniej trudniej, będzie ciekawiej, niż będziemy tak po prostu jak jakiś noob biegać sobie po prostu i expić. A tak przynajmniej wiecie, będzie jakieś wyzwanie. No. Ale szczerze, bardzo ciężko by było, gdybyśmy bez samym Bulbasaurem w ogóle i z jakimś Nidoranem
do rana, no. Poszli sobie teraz na miejsce, w które będziemy szli, czyli właśnie las, gdzie będzie bardzo dużo robaków. A robak dobrze działa, typ robaczy dobrze działa właśnie na trawiasty, więc... Charmanderem by było to bardzo łatwo. Squidem by było neutralnie, a Bulbasaurem by było najgorzej. Ale jeśli chodzi potem o gymy, czyli właśnie to, o czym mówiłem, będziemy mieli właśnie najbliższe trzy gymy, czyli będzie pierwszy będzie kamienny, czyli Bulbasaur będzie łatwo. On nam pokazuje, jak się chyba na mapie. Super. Następny gym będzie wodny, czyli będzie też łatwo, bo no, trawa dobrze działa na wodę. A trzeci będzie elektryczny i właśnie to jest taki trochę powód, do którego biorę Bulbasaura. Bo gdybyśmy wzięli załóżmy Charmandera, to na kamienny mielibyśmy przepierdolone. Na wody mieliśmy też przepierdolone, no dopiero na elektrycznym by było tak miarkowanie. Czy nie, bo chyba z tego co wiem, to ogień chyba działa dosyć ok na elektro, nie jestem pewny, naprawdę. Ale wydaje mi się, że tak. Z reguły gdybyśmy wzięli wodnego, to właśnie by było na początku na kamienny by było spoko. Potem na wodny by było umiarkowanie. Biorąc po prostu pod uwagę tylko startujący Pokémon, tak? A na elektrycznym mielibyśmy przejmane. Więc wydaje mi się, że najlepiej jest chyba tym Bulbasaurem. No, jednak potrzebujemy tego PJ-a tylko i wyłącznie po to, żeby pomógł nam podczas przejścia przez właśnie ten zobaczy las. Wyjdziemy w Polsce. Cios krytyczny. Właśnie też jest szansa na cios krytyczny. Chyba im większy, znaczy chyba na pewno, im większy mamy poziom i większy niż przeciwnik, to mamy większą szansę, że to my zadamy ten cios krytyczny. Może Bulbasaurem sobie jak na razie pochodzę, chociaż to jest głupota, bo zaraz będę z robakami walczył. Tutaj jest jakiś potion, tylko musimy mieć... Tutaj jest właśnie drzewo, którego przez które nie przejdziemy. O tym też kiedyś wam mogę opowiedzieć. Tutaj są jacyś ludzie. Z ludźmi warto rozmawiać, bo mają nam albo do zaoferowania coś właśnie do wymiany, czy to właśnie Pokémony też. Pokémony możemy wymieniać z NPC-tami. Albo mogą nam coś dać. Tutaj możemy nawet Pikachu złapać. Taki mały nawet małe powiedzonko. Jeśli będziemy tego używali ataku typu normal, to będzie nawet spoko na robaki. Też nie jest przejebane, ale jeśli byśmy używali ataku czysto trawiastego, to nie byłoby tak dobrze, bo nie działałoby. Najgorzej jest właśnie jak on zatruje, będziemy musieli antidotum używać. Ale musimy. O, szkoda, że nie zabiliśmy go. Najbardziej wkurwiający jest właśnie jak oni go zatrują. Użyły to antidotum, bo to działa po walce. Ale wbiłbym chętnie 10 poziom. Dlatego właśnie tutaj chcę sobie tym Bulbasaurem osiągnąć ten poziom. Tutaj gdzieś będzie właśnie chyba Pokeball. A Pikachu widzicie? Ale nie zamierzam go odbyć. Szczerze nie zamierzam go odbyć. Nie jest Pokemona. O właśnie. Paraliż. Przed paraliż, tylko że to my atakowaliśmy, a przed paraliż. O, za jeden. No, elektro nie działa dobrze na trawę, więc tutaj dla nas dobrze. Znowu za jeden. I mam Mind Whip. Kurwa, nie ten przycisk. Dobra. Pokémon, PJ,
teraz PJ-em będzie bardzo fajnie. Chyba, że na Pikachu trafimy, to Pikachu nas może rozpierdolić. Ale aż tak dużo ich tutaj nie ma. Ale to jest właśnie fajne, że można tych Pikachu złapać. One tutaj nie występują tak super często, jak właśnie Krekater i Wigler. Ich nie zamierzam łapać. Nie zamierzam ich łapać. Zawsze mi się właśnie w Pokémonach tych robaczy kojarzą z tymi gówniakami, którzy ewoluują na... Bo te... zarówno... Bo to wygląda tak. Caterpie ewoluuje w Metapoda, czyli w takiego kokona, który potem ewoluuje w Butterflya, czyli właśnie motylka. Weedle ewoluuje potem w Kakunę, a potem ewoluuje w Bedrilla, czyli właśnie takiego... Nie wiem... pszczołę trochę, to można to nazwać takimi rządłami. To jest właśnie Kakuna. Wiecie, to jest ogólnie śmieszne. To jest właśnie ta druga ewolucja na 5 levelu, a na 10 levelu chyba jest gdzieś jest trzecia. I co jest śmieszne, że jeśli złapiemy Weedla albo Caterpie, czyli pierwszą przemianę, a dopiero, boże, czemu ja tak używam tego ataku, co trzeba. Znowu. A w sumie to tak ważne. Kakuna nic nie robi. Metapod też nic nie robi. A wiecie, co on robił? Potrafił jedynie używać stwardnienia. Jeśli byśmy mieli Caterpie albo Weedla, to wtedy byśmy mieli te ataki na Kakunie bądź na Metapodzie, ze względu na to, że wcześniej pozwaliśmy. Ale jeśli kupimy od razu Kakuna albo Metapoda, to będziemy mogli tylko zmienić sobie Pokemona albo stawać się coraz bardziej twardym. To tyle. Ale możemy tutaj naszego BJ-a właśnie... Dobra, nie tu? Dobra, chyba tak w połowie lasu się będziemy musieli wytrzymać, bo chciałbym skończyć to nagrywanie, bo nie chcę robić jakichś długich odcinków. Ale właśnie tutaj czeka nas właśnie trochę tych potyczek z tymi roboczkami. Śmieszne jest ogólnie to, że mamy tutaj przeciwko tym levelu walczyć, a przed chwilą cisnęliśmy typa, który miał 9, czyli właśnie naszego rywala. To coś tam opowiada. Tutaj właśnie co znajdziemy? Potion. Ale tym właśnie PJ-em będzie tutaj bardzo łatwiutko. A PJ ogólnie się przyda. Żeby dać mu nawet HM-a. A co wam potem jeszcze opowiem? Oczywiście. O, widzicie? Nehita. Widzicie, to jest super efektywne, bo... No tak jak mówiłem, lód dobrze działa na robaki. To nie są raczej jakieś takie bardzo odkrywcze rzeczy. O, i tutaj mamy do czynienia z trenerem. To jest nasza pierwsza walka z trenerem, nie licząc rywala. Po walce z trenerem ogólnie dostaniemy pieniądze. Jeśli byśmy przegrali, to byśmy te pieniądze stracili. No, łatwo, co? Czy ja mogę zmienić na Bulbazaura? Mogę. Właściwie tak umiałem zaciemnionego pokbola, kiedy... A, nie ma. Tylko ma paraliż. Ale myślę, że nie będę zajmował szkodem jak na razie tego. Widzicie? Fajnie. No, dużo nie zadałem. Ale to jest właśnie taki... Tak jak oglądaliście anime, to bardzo często było Bulbazaur! Cichy plocza! Albo... Ostry liść! Tak właśnie powiedział, albo Charizard, no tak powie, nie wiem, to właśnie polski wersji. Oglądaliście Pokémon, więc pamiętacie, że to on nam zmniejsza tylko speeda, albo aż. Lepiej, żeby zmniejszył speeda, jak miał nas zabić, ale chyba Caterpie nie potrafi nas zatruwać. Mi się wydaje, że Weedle tylko potrafi. Boże, jestem chyba, że mam... Dobra, zmieni na Jaya. Dobra, i wydaje mi się, że po prostu po tym, po tej walce kończy to nagrywanie. Na następny odcinek potrafię się tak, postaram się przygotować tak bardzo, żeby po prostu opowiadać o czymś takim, nie co po prostu mi najbliższe, nie jest, żeby się naprawdę przygotować, bo to tak naprawdę jest sporo czasu nagrywania, więc wiecie, może jeszcze wbijemy sobie po prostu na 11 level. Metapod. Czyli Pokemon, który będziemy potrafił robić nic.
czy mogę sobie zmienić na Bulbazaura? Przy okazji pijemy na PJ Level i na Bulbazaur, że będziemy mogli sobie bez straty jakiegokolwiek życia. On będzie tylko zdobył więcej defensa, a my i tak go prędzej czy później zabijemy. No, mogę sobie nawet użyć tego pary skilla. W czasie walki. Czy mogę się wyleczyć powyżej wartości, którą miałem na początku? Bo go zasasowuję. Sprawdzimy. Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej nie powinienem. To jest darmowe leczenie się, nie? Czy mogę? Mogę. Chodziło. Lecę. Uleczę się przy razie przy nim. Widzicie? Leczenie za darmo. A mówią, że nie będzie za darmo, że można coś się tego za darmo dostać. Widzicie? Jak można wykorzystać? Wow! No, trochę się podeszliśmy. Widzicie? PJ 11 level, Bulbazaur 10 i tak 2/5. Dobra. Ja będę kończył nagrywanie. No, na następny odcinek się przygotuję. Jeśli chcecie więcej, możecie pisać komentarze, śmiało i tak dalej. Cześć!